Hej, tu Dalmar. Witam serdecznie w grze ROM Total War 2. Witam wszystkich fanów rzymskich legionów. Północna Italia została podbita. Południowa też? Syrakus. Nie została. Tu jest Syrakus i tu jest Oliverium, czyli Sycylia jeszcze została nam do podbicia. Ja toczę wojnę z Ligą Etruską. We hunger for battle. I myślę, że to jest dobry moment, żeby moje legiony wybrały się właśnie w tym kierunku i dokończyły zadymę związaną z rozgromieniem Ligi Etruskiej. Kto tu jest? Gromy 9, wrogie okręty transportowe. Liga Etruska. Oni tu jakieś wojsko mają. We hunger for battle. To victory! Na morzu? O nie. Będziemy ich ganiać. Nie będą tutaj nam uciekać za daleko. Dobrze. Ready for orders. Ty czekaj na rozkazy, tak jest. Dobra, mam trochę kasiurki. Tu mi się wytworzyły dzielnice biedoty, więc trzeba to przebudować. Zaraz będzie kosztowało trochę kasy. Technologia za dwie tury będzie opracowana. Póki nie podbiję południowej dzielnicy południowych Włoch, czyli Sycylii, to nie. Nie będę inwestował tam w ekonomię. Zajmę się moją główną prowincją. Zresztą północne Włochy zawsze były bogatsze od południowych, tak, jeśli się nie mylę, we Włoszech. Co? Przepraszam najmocniej, co my tu mamy? Jak w ogóle wygląda sytuacja finansowa? W dalszym ciągu jeszcze jest problem z ładem publicznym. Ja myślę, że to się unormuje. The taxes tab shows a summary. Partnerzy handlowi, podsumowanie. Przychód, podatki, zyski. Grabież? Aha, grabież nie ma. Okej. Okay. Natomiast jakieś podsumowanie by mi się przydało. Minus 1 jest do ładu publicznego, tylko z podatków. Więc skąd się bierze cała reszta? Oto niezadowolenie mnie interesuje, jak zobaczyć. Ludność jest niezadowolona. No wiem, że jest niezadowolona, już nic nie mogę zrobić. Dochody moje są niskie. Wytyczne. Details of objectives, mission. Zwycięstwo militarne. No, chciałbym, żeby to zostało niby spełnione. Upadek Etrusków to się ten i potem Kartagina. Okej. Okay. Obecna liczba 2. Jeszcze jedna prowincja mi została, żeby jakieś nagrody finansowe tu się pojawiły. Mamy nadwyżkę żywności. Szybciej regenerują się oddziały, mam jeden do rozwoju. Interesujące. Przewidywany dochód. Stan skarbca i rok. Tu jeszcze jest, są jakieś opcje. Co tu mamy? Informacje o zdarzeniach. Siły militarne. Szpieg. Szpiega flotę. Your orders. Fleet reporting. Commander. Tu jest jeszcze jeden legion. No to poprosimy nie wynajmować najemników. Tylko ty, chłopie, nie będziesz tu bronił tych prowincji nędznych. Tylko zasuwaj do Rzymu. Bo tam można zrekrutować dużo lepsze jednostki. No jak ja mogłem nie zauważyć znowu jakieś popa prowincje. Italia.
When unhappiness becomes too great, the people will riot. Tak, tak, niezadowolenie. Tu mamy te nasze taktyki. Zbieranie podatków, żywność, pobudzenie gospodarki. Plus 1 do żywności, 10 do przychodów. A ja mam w tej chwili edykt romanizację, czyli tańszą rekrutację i szerzę kulturę. Co mi powinno, z tego co kojarzę, dać większy ład publiczny. No i tutaj mam ład publiczny. Zobaczmy, co tu się dzieje. Budynki, jest brudno. Niestabilność prowincji, minus 1 natura. Czyli to będzie nam spadało. Podatki są na ten, budynki, brud. Brud zaraz likwidujemy, bo to już za następnym... korupcja, żywność... Niska żywność, minus 5. Czyli brud zostanie zlikwidowany. A to było właśnie pewnie ten minus 6 do żywności, minus 6 do ładu publicznego. To spowoduje od razu, że po pierwsze pojawi się nadwyżka żywności, czyli będzie mieli rozwój, oraz ład publiczny nam się poprawi na plus 7, co powinno spowodować podniesienie podatków. No dobra, sprawdzę sobie, co to jeszcze jest. Znane frakcje, no tak. Nikt mnie nie kocha. Kartagina, tutaj. Dorasowie. Dalmatowie. Genua. Wenetowie. Wszyscy dookoła mnie nie lubią. A ci, co mnie lubią, to zamierzam ich podbić. No cóż, koniec tury. Long-standing trade partners develop a healthy respect for each other, reflected by increased income from trade. Poddany otrzymuje złą sławę. The faction summary tab gathers together essential statistics and information, enabling you to check the status of your campaign at a glance. Dobra, jakieś statystyki. Kim ty jesteś? Legendarny gladiator ma niedługo opuścić arenę, a na ulicach aż huczy od plotek. Zastanawia się, jak zakończy jego kariera. Wyślij go w trasę. Zatrzymaj go na arenie. Zyski z walk są za dużo. Uwolnij go. Wyślij go w trasę. Będziemy szerzyć kulturę rzymską. Dom Juni. No to my jesteśmy. Teoretycznie. Dom Corneli. Dom Juni. Pozostałe rody. Mogę pozabijać, pożenić się, małżeństwo. To było chyba w Szogunie. Ale jak za mało w niego grałem, żeby szerzenie pogłosek. Rozpuść plotki, zabójstwo, małżeństwo. Uczyni to słabsze stronnictwo bardziej wpływowym. The records tab is used to log events and... No, dzienniki, statystyki. No dobra. Zyskano pomocnika lub przedmiot. Plus 5 do zasięgu ataku dystansowego dostał chłopak. Raport budowlany, czyli mamy naszą świątynię oraz oliwki. Ludność tej prowincji jest usatysfakcjonowana. Autorytet. Niezadowolona ludność. Wiem, że musimy podnieść. Zyskano przedmiot. Dodaj do puli. Minus 1 do tury, potrzebny medykus. Dodaj do puli. Leczyć rany to będziemy... My będziemy leczyć na spokojnie. Liga Etruska. No i dobra.
Tymczasem moja dzielna armia desantuje się. Czy możecie się tu desantować? Nie w tej turze. Płyńcie. Nie będziemy atakować z... no... z morza. Są dwie prowincje. Kartagińczycy mają jedną. Czy ty możesz zrekrutować jakieś oddziały? Tylko tych włóczników. Płyń do na... leć do Neapolu. I tu powinieneś już mieć dostęp do lepszych oddziałów. Czterech. Jeszcze jeden i poproszę... Może oszczędzajmy kasę, jeżeli tylko trzy na jedną turę morską. No to stoczymy bitwę morską. Nie będzie mi się tu pałętał. Uciekł. I co się stało? Twoja pomniejsza osada. All hands to the oars. Docking. Zadokuje, tak jest. Trochę za silna armia, żeby ją tam trzymać z tamtej strony. Przydałaby się w dalszych podbojach. A jest jeszcze kasiura, więc zobaczmy, co możemy tutaj pocisnąć. Możemy wybudować... moment. Na początek poproszę ekonomię. To było tu. Włoska. Niestabilność prowincji będzie nam spadać. Niewolnicy i podatki. Nie dyplomację. Wróć, wróć. Spadaj. Handel i finanse. No, dokładnie. Poproszę o wyższe podatki. Plus 4, plus 1. Handel i finanse. No i niższy ład publiczny natury na południowych Włoszech. Możecie żarcie robić. Łady i minus do przychodów z kultury. A wybudujmy. Najpierw chcę mieć spokój na tyłach, żeby mi się żadni buntownicy nie pamiętali, a dopiero później będę myślał o kolejnych. Żeby spokojnie myśleć o podbojach, a to wymaga zadbania o jakąś tam równowagę ekonomiczną, czyli żarcie i... żarcie i pieniądze. Opracowano technologię. Super. Otrzymuję misję. Konaj w boju armię Gromy 9. No to zaraz się to zrobi. Raport kwatermistrza. Przybyły oddziały. Super. Zyskano pomocnika o przedmiot. Plus 1 do autorytetu. Na razie tutaj do puli. Ja muszę sobie przejrzeć ich. Radacznica. Do morale oddziałów. Dodaj do puli. Strapiona ludność. No ja wiem, że jesteście zaniepokojeni, ale będą wam spadały te współczynniki. Dobra, po pierwsze tutaj jest... Kim ty jesteś? Liga Etruska. Jakieś tam nawet siły tutaj są. Tu są kaleki. To jest moja flota. Przeciwnik kogoś tutaj zgromadził, jakieś niewielkie siły. Forming a blockade. Liczny garnizon. Łucznicy i motłoch. Po prostu liczebność ma dużą, chłopak.
Nie mam za dużo kawalerii, żeby tu ich jakoś flankować. Jeśli będę go oblegał, to wtedy wyjdzie... wyjdzie mi naprzeciw. No zaryzykuję. Szturm. Armia w garnizonie, flota w garnizonie. Moja przewaga ekonomiczna nad nimi jest na tyle wysoka, że oni sobie strat w tej bitwie nie odbudują. A widać, morale moich jednostek i doświadczenie jest naprawdę wysokie. Dawaj. Czytuj. Jesteśmy. Brak opadów. Brak negatywnych. Rozpocznij. Jesteśmy. Nie zamierzam walczyć z wrogą flotą, więc poproszę wszystkich tu. Velites! Missiles! Ready and wait! I teraz tak. Tradycyjnie. Pogrupujemy sobie wszystkich tak jak trzeba. Velites! Brave Romans to a man. Harcownicy do przodu. Z tyłu generał. Z ciebie też grupę stworzy, żeby cię mieć pod skrótem. The battle timer shows how much time is left. No i bitwa. Missile infantry ready? We go ashore, men, in the hope of victory. That is the only reason for fighting here. Są tutaj motłoch, procarze, włócznicy. Włócznicy, procarze, rekruci, motłoch w silną prawą stronę. Więc tak. Idziemy do przodu. Gdzieś tu przeciwnik jeszcze jest. Nie widać go. Idą chłopaki. Missiles ready and waiting. Melee troops. Attack for Rome, proud Romans all. Astarte. Strzelajcie mi tych włóczników, a ja was tu ładnie rozciągnę. O tak. Kawalerię damy klasycznie na prawo i zobaczymy, co zrobi przeciwnik, po tym, że się przegrupowuje. Velites! Fire on the enemy! Reload with haste! Szybkie przeładowanie. Fire! Fire! Burn the wretches! I poproszę ogni... I ogniste pociski poproszę. Proud Romans all! Do czegoś się może przydadzą moi. Tak jest. To będzie popłoch siało. Mam większą przewagę
włócznikach, więc powinno tym razem pójść dobrze. I teraz tak, dwie kohorty. Double time! Astarte! Melee infantry ready! Wy natomiast... General! Order them! Tu. Jak tam przeciwnik? Niepewny. Zaraz będzie jeszcze mniej pewny. Już się wycofali, bardzo dobrze. Dobić ich. To sprowokuje przeciwnika do ruchu. Wybić ich tam do końca. Tu. Teraz przerzucić ogień na włóczników. Motłoch. Wystrzelać motłoch. No ale szybko giną. Włóczników. Żeby oni na mnie nie uderzyli. Ci tu idą. Harcownicy, atakować. Wycofać się tu. Wystrzelać włóczników. Nie będą mi. Teraz mam przewagę w moich jednostkach. Tu jest szef dorwał. Wycofaj się. Brave Romans to a man. Tu. Victory for Rome. Motłoch. Wystrzelać. Kto tu idzie? Włócznicy próbują dorwać wodza. Wycofaj się. Motłoch. Motłoch. Strzały są za darmo. Strzelać. Tu ktoś jest. Harcownicy. A wy podejść, moi dywersanci. Tu bym poprosił. Da się? Nie da się. To tu. Ci właśnie zmiażdżą harcowników. To będzie łatwe też zwycięstwo. Konnica. Niech ucieka szybciej. Bocie was dogonią. Pogonić ich tu w międzyczasie. To zaraz ich wybiją. No i czas chyba zakończyć tą farsę. Jak jestem gotowy. Tylko jeszcze ten legion poproszę, żeby tutaj ta legion, kohorta dotarła. Tu. Ofensywnego żółwia poproszę. Fantastycznie. Motłoch. Ci sobie pod ostrzałem. No trudno. Ale to już kończymy to.
pilą w nich i... uderzyć na ten motłoch. Tu się dzieje coś niezwykłego. Tak, właśnie widzę, przegrupowuję siły, żeby moi łucznicy ostrzelali przeciwnika. Co się nawet udaje. Dobrze, tu się odbywa miażdżenie. Pogonić harcowników. General! And quickly now! Our general has fallen. Generał, wycofaj się, bo zaraz starczy ci już. Och, jak to się mogło stać? Za późno go wycofałem. Zrobiłem z tym wodzem, mógłbym zostawić sobie odwody. Nie spodziewałem się tam jazdy. Ale to, to wódz. Wódz mojego przeciwnika. No a teraz gazem. Szybciej. Tak jest, ruszać się psy. Pilum dostali i już padli. Jak to tracę? Mogłem poświęcić tych harcowników. Our enemy have lost a victory point. No stracił, teraz to już jest po bitwie. Kurczę. Taka nieuwaga krwi wymaga. Ale tym niemniej komputer przestaje istnieć. Przynajmniej jeśli chodzi o Ligę Etruską. No bitwa przeprowadzona po profesorsku, poza tym jednym dużym błędem. Siedemnaście, szesnaście. Gdzie ta flota i posiłki? Się pewnie lądowały, ale nawet tego nie było widać. The enemy fort will soon be ours. No będzie. Właśnie to się wydarzyło. A tu przybiły okręty wroga. Zwycięstwo. I achievement. No straty przeciwnika 4 do 1. Pokazane ilu zabili. Widać jak się spisała, a spisali moi łucznicy. Ach, dałem plamę. No takie życie. Zaszczytna śmierć. Zaszczytna, bo w bitwie. Monetę i na drugą stronę Hadesu.
Nie nacieszył się chłopak zwycięstwem. Zdecydowane zwycięstwo. No i w niewolę. Grabież. Podporządkowanie. Frakcje. Zniszczenie. Ready for battle. Potrzebujemy nowego dowódcy. Dom Corneli, Dom Junii. Wsparcie minus 2 dla senatorów. Trzeba utrzymywać równowagę. Weźmy Dom Corneli. Ready for battle. Wybierz straż przyboczną. No i fantastycznie to poszło. Zostają nam jeszcze piewcy. Najemników mogę wynająć. No dobra. Czas na jeszcze jedną zadymę. Gromę 9. Obiecałem, że was spiorę. The penalty for breaking an alliance is greater the longer the agreement has been in place. Trust. Jaki sojusznik? A oni stali się moimi sojusznikami, tak? A ja nie chciałem chyba tego. Oliwa z oliwek. Nie. Znów. Escape stabilator łatwo pomylić. Taki był efekt pokonania tej frakcji. Czy ja mogę się nimi ruszać? Nie mogę. Jeszcze raz, dyplomacja. Proszę, status. Liga Etruska. Twój protektorat. Miałem ich wybić, czyli skrediłem to po prostu. Nie wiedziałem, że taki numer będzie. Będą się buntować i tyle. Nie podoba mi się to. Trzeba zebrać legiony i po prostu jeszcze raz im wpierniczyć. Nie rozwiąż, tylko... Ach, kurde. Nie ma loadu. Zanurzenie pełne i wracacie do domu. Nie, dobrze. Zrekrutujemy, nie ma dostępu najemnicy, tylko rekrutacja poproszę. Jeszcze dwóch. Tu jeszcze jeden, może jeszcze jeden. Aha, w następnej turze to już szkoda na zapas kasy wydawać. Tradycyjnie mógłbym coś wybudować, tylko muszę mieć pieniądze. Sprawdźmy, jak tam jeszcze handel i finanse. Tu jest w porządku. Technologię trzeba opracować. Dostałem reformę szkolenia, co umożliwia mi budowanie ten i konnice będę ją teraz. Legioniści. 5 tur. Taktykę.
Pocisnę jeszcze, żeby dostać oddziały drugiego poziomu od wynalazki. No i zakończę torę. Supremacja. Nowy achievement. Ja się czekając na zakończę tury, bo to jest automatyczny save. Pożegnam również. Pozdrowienia. Do zobaczenia. That is our war. No i będę miał okazję powetować sobie mój błąd. Monika Eltruska nie chce żyć. Wypowiedziała mi wojnę.